Jeżeli chodzi o zabawki, które mają urządzenia rejestrujące, mikrofon, kamerę, to najpoważniejszym zagrożeniem w tego typu zabawkach jest to, że one są podłączone do internetu i komunikują się z infrastrukturą producenta. Te zabawki naśladują postać, naturalną postać, w związku z tym muszą rozpoznawać mowę. Dzieci przekazują tym zabawkom często różne swoje tajemnice, opowiadają o swoim życiu, opowiadają, do jakiej szkoły chodzą, jak się nazywają rodzice. I te informacje spływają na serwer producenta takiej zabawki. Tam są przetwarzane, tam działają systemy rozpoznawania mowy, tak żeby zabawka w sposób naturalny rozmawiała z dzieckiem, to znaczy naśladowała rozmowę postaci, jakiejś postaci bajkowej z dzieckiem. W związku z tym dziecko jest przed tym bezbronne i będzie właśnie szczerze po prostu różne rzeczy mówić do tej zabawki. No i te informacje znajdą się w infrastrukturze producenta. I teraz wszystko zależy od tego, na ile jest to renomowane oprogramowanie, na ile jest renomowany producent tej zabawki, na ile on nas zapewnia o bezpieczeństwie. A i tak pewne ryzyko zawsze pozostaje. Te informacje, które zostały gdzieś w bazach danych, nazwijmy to w ten sposób, operatora tej zabawki, producenta tej zabawki, one powinny być odpowiednio chronione, ale one już z naszego domu wyszły. W związku z tym nie mamy stuprocentowej gwarancji ochrony tych informacji. Jeżeli decydujemy się na zakup tego typu elektroniki dla dzieci, która rejestruje dźwięk, obraz i przesyła dodatkowo jeszcze informacje do infrastruktury producenta, no to musimy oszacować nasze ryzyko. Czy faktycznie jest ta zabawka warta podejmowania naszej decyzji, tak? I wiedzieć o tym, że jest potencjalne ryzyko tego, że te informacje gdzieś mogą zostać ujawnione. Są takie filmiki na znanym serwisie wideo, gdzie możemy zobaczyć, jak taka zabawka została zhakowana. Oczywiście nie wszystkie urządzenia wszystkich producentów są podatne na to, ale zabawka na przykład zaczynała mówić brzydkie słowa, krótko mówiąc. Tak? I w tym momencie ludzie, którzy tego dokonali, pokazywali na zasadzie eksperymentu, że można dostać się do tej zabawki, albo sąsiad za ściany na przykład może uzyskać dostęp, na przykład, tak? Także nie tylko niebezpieczeństwo tkwi w tym, że informacje są przekazywane gdzieś do internetu, dokładnie do producenta tej zabawki, ale również osoba, która gdzieś jest w otoczeniu naszego domu, może próbować uzyskać dostęp do takiej zabawki.